To znowu ja. Dobra, no powrót po tych kontuzjach, no co lecimy, no co chciałem powiedzieć, kurwa, no miałem wykładę na motorze. Tam kolega mówi, że coś takiego nagrać. No nie jest zły pomysł, no co mogę powiedzieć, ta wykłada na motorze była. Powiem wam tak, najgorsze co na psychikę siadło, co na pewno siadło, to był szpital, tak. To był szpital, po szpitalu było no 9 miesięcy chodzenia o kulach, uczenia się chodzenia, bo tam miałem z mięśniem problemy tam. No noga wygląda strasznie, no może wam kiedyś kurwa na filmiku, teraz nie, bo majtek nie mam, z rana kurwa chodzę bez majtek, zawsze nie chcę gaci ściągać, żeby kulfon, żeby nie wyskoczył, ale może wam kiedyś pokażę jak ta noga wygląda poskładana, jak jest 36 szwów było na niej. Także mówię, no ciekawie było, no. Wyłożyłem się na tym motorze, byłem w szpitalu, co najgorsze, wchodzisz do szpitala, wiadomo się jakoś tam wyglądało, nie? Położyło się na tym łóżku szpitalnym i co? I później się zaczęły schody. Później się zaczęły schody, zaczęło się chujowe jedzenie. Po 3 tygodniach zrobili mi drugą operację, bo było miejsce na nodze, które się nie przyjęło. I tak jak mówię, nie będę się tu użalał, jak ci kurwa kulturyści tam kurwa wielcy. Kręgosłup mi siadł i kurwa, co on to nie przeżył, ile on to zastrzyków, ile tego nie zeżarł. I jak powrócił naraz kurwa Arnold Schwarzenegger, tak, środki wjechały, znowu wyglądam. Powiem tyle, na kontuzjach i po kontuzjach nie ma co płakać. Po prostu oczy kurwa zamykamy. Klapki kurwa na boki, nie rozglądamy się na boki, tylko walimy do przodu, tak jak koń kurwa. Nie ma się co poddawać, nie ma się co załamywać. Kurwa, ja tam na tym łóżku chyba z 15 kilo zjechałem. No i co? No i nic, gówno, no wyszedłem, chodziłem o tych kulach, 9 miesięcy o kulach, kurwa, barem mi wysadziło, ty jakbym codziennie kurwa z nosy robił. No dobrze było, no co mogę powiedzieć? No i się nie poddałem, weszłem na tą siłownię i co? Parę lat minęło. Ładnych parę lat stałem, dupa boli od tej kurwa zimnej blachy z auta. Nie poddałem się, no poszedłem na tą siłownię i co? No i lepiej to wszystko leci jeszcze jak wcześniej leciało. No wiadomo, tam jakaś taka ta w głowie została, że co? No kurde, że może ta noga się kiedyś klapnąć, tak? Bo stabilizator w kolanie tam jest tak troszeczkę wychlupany. Jak kręcę tą nogą, no, mogę sobie nią poruszać tak na boki w kolanie. No także. Prawo, lewo, no także trochę niebezpiecznie, tak, przy przysiadach, przy tym wszystkim, ale co, no człowiek się nie poddaje, człowiek się nie poddaje, człowiek leci. Co chciałem powiedzieć, minęły chyba 4 lata, czy 5 lat minęło, robiłem przysiady na siłowni, na takiej siłowni tu nie, siłownie, mówię jak ten, Byrnejka powoli, na takie siłownie tutaj w Dingolfingu, przysiady robiłem, miałem 240 na sztandze, kurwa, na suwnicy, robiłem przysiad, wyprostowałem się, kurwa, z tym wszystkim, no i co? Myślałem, że sztanga już jest na hakach. A tam brakowało chyba z 4 cm. Puściłem kręgosłup już na luźno, bo ją odkładałem. I co? Jak mi z tyłu w ten kręg szyjny zapierdoliło, który się do dzisiaj odzywa. Tak złamałem dwie kości wiążące z prawej strony i dwie kostki wiążące z lewej strony. Także kręg został luźny. Znam je na rdzeniu kręgosłupa, tak? Zrobił się siniak. Byłem na prześwietleniach, później w gorsecie chodziłem. No pierdoliny takie straszne, że no naprawdę już po tym to już myślałem, że się poddam. Jeszcze lekarz mi powiedział tak. Dobrze, że pan jest takim mięsem obrośnięty. To jakoś to tak w miarę, no ten tu po niemiecku zwany umfall, no przeżył to pan jakoś normalnie. Ta plama mi się na rdzeniu nie podoba, ale myślę, że będzie dobrze. Powiedział mi, myślę, że będzie dobrze. No podbudował mnie troszeczkę. 10 miesięcy na L4, do pracy się nie chodziło, ćwiczyć nie miałem. Powiem wam tak, jak ja się przejmuję kontuzjami. Wyłączony od siłowni 10 miesięcy L4. Teraz może z tego z pracy nikt nie usłyszy, ale to już nieważne, bo już tam nie pracuję. Jestem na innej szteli. Co się stało? No, po 4 miesiącach weszłem na siłownię, no bo psychika, no psychika chciała, dalej chciało się trenować i co? Wziąłem kurwa hantlę i zacząłem co? Łapę jechać. Zacząłem łapę jechać i tak się zaczęło. Później, żeby nie atakować tego kręgosłupa, tak, bo to odcinek między łopatkami, to był chyba 9. czy 10. kręg. Żeby go aż tak mocno nie katować, no to nie robiłem tych pleców, ale sztangą już delikatnie klatę pociskałem. No mówię, no idiota, no mogło się to źle skończyć, ale tak jak mówię, tak przechodzę kontuzję. Teraz ten kręg do Schwegera, chodzę, wstaję rano jak stary dziadek, łapię się oparcia z łóżka. Ludzie, ta kurwa nieszczęsna kawa z McDonalda tu, sorry, że tym palcem, tu jest wszystko. Naprawdę tu jest wszystko. Nie ma czegoś takiego jak kurwa poddawanie się po jakichś kontuzjach czy po. Nie ma czegoś takiego, kurwa. Ludzie, jak ja widzę tych wszystkich. Jakby to wam powiedzieć teraz na szybko. Ktoś mi tam powiedział, nie umiem się wysłowić, kurwa. I tak dobrze gadam, kurwa. Na tyle lat, jak tu siedzę, kurwa. Co chciałem powiedzieć o tych ludziach po tych wszystkich wypadkach? Zobaczcie sobie na YouTubie, co oni robią. Kurwa, crossfitowcy bez nóg, na wózkach, na.
Nie ma co się poddawać. Ta psycha ma tak iść, kurwa, wy macie cały czas kombinować, żeby być co? Żeby być większym, żeby być większym, redukować i cały czas być większym. Tak jak powiedziałem, ktoś preferuje taką lekko atletykę, to niech się to robi, tak? Ktoś preferuje jakiś crossfit, ale wy wszyscy w tej naturalnej i nienaturalnej kulturystyce nie bójcie się, nie myślcie o tych kontuzjach. One przychodzą, one se idą. Trzeba o to jakoś zadbać, nie tak jak ja. 10 miesięcy miało być, a po 4 miesiącach już wbiłem, bo wiadomo, to się mogło źle skończyć. Ale tak jak powiedziałem, dla chcącego nic trudnego. Trzeba napierdalać, trzeba dawać się wszystko. Idźcie na siłownię się spełnić, róbcie wszystko z głową i pilnować diety. Diety pilnować, bo lato tuż, tuż, widzicie z kobietą na basen i co kurwa was wyśmieje. W łóżku zawsze ciemno, w pizdu, bo światło gaszą, to nic nie widać. A na basenie cię zobaczy i co, będzie stała i powie: kurwa, sąsiad z tego kocyku obok, no lepiej wygląda, no ale co zrobię, już z nim jestem, no to przecież go nie zostawię. Może na drugie lato się wyrobi. Dobra, morda, pozdro.